Myślę, że idealność tego dla mnie przeraża. Tutaj nie masz najmniejszej takiej zmarszki, bo moje często tutaj są takie, wiesz, że coś jest źle naciągnięte, a to jest po prostu taka tafla. Wolę zatrzymać obraz w takim punkcie, gdzie widzę, że on jeszcze jest świeży i on ma w sobie życie tego uderzenia pędzla, niż malować go godzinami i go zamęczyć. Jest wielka emocja, jak zaczynam. W ogóle uwielbiam moment rozpoczęcia obrazu. Malarstwo jest bardzo emocjonalne i ta emocjonalność, żeby ktoś też mógł ją potem zobaczyć w tym obrazie, zawiera się bardzo w tym samym procesie malowania. Gest, świeżość, ekspresja, to są dla mnie w ogóle pierwsze wyznaczniki jakości obrazu. Jedna dobrze trafiona linia, kreska dokładnie w ten punkt, to jest po prostu największy kunszt. Zajmuję się takim rodzajem sztuki, to po prostu przyszło mi naturalnie. Ja interesowałam się tym, poznałam bardzo dokładnie historię sztuki i gdzieś po prostu od samego początku to mi się podobało, to mnie porywało, to mnie fascynowało. Patrzyłam na pociągnięcia pędzla i myślałam sobie, Boże, to jest po prostu mistrzostwo świata. I nie było dla mnie nawet pytania, czy mi się podoba to, czy tamto. Wiem, że dokładnie podoba mi się to. Bardzo ważnym elementem w ogóle mojego życia był wyjazd do Hiszpanii. To był raj. Malowanie codziennie, pracownia. Hiszpania jest dla mnie bardzo inspirująca, zwłaszcza Andaluzja. To jest w ogóle taka wyjątkowa też część Hiszpanii. Najbardziej słoneczna, wszystkim się kojarzy z wielką imprezą, ale tak naprawdę to nie tylko jest impreza, przede wszystkim taka radość życia, dużo słońca, ciepła, bardzo otwarci ludzie. To wszystko się przekłada i na codzienne życie, ale też na twórczość. Na szczęście pojechałam na południe i zaznałam tego słońca i zrozumiałam, jakie ono jest dla mnie ważne. Także nawet teraz, będąc w Polsce, jak się budzę i widzę słońce, to od razu 100 razy szybciej się podnoszę z łóżka. Od zawsze widzimy takie podejście, że coś musi być na termin, że coś musi być już, że o Boże, w ogóle jak się nie zrobi, to się świat zawali. Ta Hiszpania dobrze mi zrobiła, bo po prostu zobaczyłam, że można zupełnie inaczej wszystko przyjmować i w ogóle inaczej reagować. Gdzieś tutaj takie bardziej ciepłe, ludzkie podejście i zrozumienie dla drugiego człowieka było dla mnie odkryciem i bardzo wpłynęło na mnie. I też właściwie od tamtego czasu staram się sama o tym zawsze pamiętać i przenosić to do mojej codzienności, bo dystans jest bardzo ważny. Andaluzji podczas Semana Santa, to jest święty tydzień, każdego dnia idzie ulicami mnóstwo procesji. To wygląda jak żywy teatr na ulicy. Bardzo lubię malarstwo gdzieś z końca XIX wieku, co na pewno widać w moich obrazach. I te kostiumy, które w dzisiejszej Andaluzji faktycznie istnieją jako coś rzeczywistego, element tego dzisiejszego świata, przypominają bardzo tamtą rzeczywistość. I po prostu dla mnie to jest takie źródło motywów i inspiracji. Coś pięknego. Ja od dawna nie rozstaję się ze szkicownikiem. Pierwszym punktem przełomowym to była taka podróż z moimi dziadkami do Toskanii. I ja rzeczywiście zaczęłam sobie wtedy robić jakieś takie próbki, szkice, w ogóle nie wiedząc, na czym to polega. To było coś bardzo świeżego i to dla mnie samej było odkrycie i zaskoczenie, że nagle wow, fajnie mi to wychodzi. Ja wtedy po prostu się zamalowywałam. To była taka ilość pracy. Spełnienie, takie szczęście to mogłam tylko i wyłącznie osiągnąć, jeżeli właśnie malowałam ten obraz, albo właśnie go skończyłam i trwała ta radość, że to wyszło tak, albo że zrobiłam coś nowego, albo że zrobiłam coś, co widzę, że jest lepsze niż to poprzednie. Malarstwo też bardzo mnie nauczyło obserwacji i zupełnie inaczej obserwować wszystko, co cię otacza. I nawet w pewnym momencie już robisz to nieświadomie.
bardzo ważne jest dla mnie światło i to, jak buduję obraz, jak buduję bryłę, całą kompozycję. Ruchy, gesty, to zawsze mnie bardzo fascynuje. Czyli tak, coś, co jest ulotne, coś, co trwa tylko moment i tak jakby czuję taką chęć, żeby to uchwycić, żeby złapać coś, co już za chwilę ucieknie, albo uwielbiam rysować kogoś, kto się rusza, na przykład muzyków bardzo często. Każdy moment może być tematem do obrazu, każda twarz, którą zobaczę, rysy twarzy, właśnie oczy. W ogóle lubię to, żeby obraz patrzył na ciebie. To jest piękne medium do tego, żeby po prostu rozmawiać z ludźmi, poznawać ludzi. I to też wpłynęło na pewno na mnie, bo z przyjemnością do kogoś podejdę, zapytam o jakieś zwykłe sprawy. Jeszcze cały czas we mnie tam pobrzmiewają hiszpańskie echa bardzo mocno. Teraz będę realizowała serię obrazów i litografii na temat flamenco. Tancerka, bailaora flamenco robi ruchy, gesty i takie postury, które po prostu od razu są gotowymi obrazami. Trzeba tylko je uchwycić. To, co oni robią, oni już tworzą sztukę. To jest przepiękne, to jest to, co mówiłam wcześniej. Gra świateł i gra ruchu i emocji, to wszystko tam jest, więc dla mnie to już jest od razu pociągające. Jest jeszcze przede mną bardzo, bardzo dużo do odkrycia. To też mnie cieszy, bo po prostu to nie jest tak, że już, nie wiem, wszystkiego się dowiedziałam albo coś osiągnęłam takiego, żeby już tutaj zostać. Absolutnie, ja być może jeszcze to się wielokrotnie zmieni. Jeżeli jest takie wewnętrzne przekonanie, że to, co robię, ma dla mnie sens, to zawsze zadziała. Po prostu nie trzeba tego przekonania nigdy stracić.